Fort Boyard od jesieni w Viaplay, to już zapraszamy Państwa teraz serdecznie. Z mną pan Piotr Gąsowski. Tak się cieszymy, jak pana zobaczyłem na tej liście, ale nie byłem pewny, czy to jest pana świat. Nie! Czy pan lubi takie sportowe wyzwania? Bo ja na przykład ja wpisałem w swoim kwestionariuszu, bo wczoraj mieliśmy takie coś, że ja nie szukam adrenaliny. Znaczy ja zawsze szukam adrenaliny, gdy wybierają zawód aktora, no trudno go wykonywać bez adrenaliny, bo za każdym razem, proszę mi wierzyć, wychodząc na scenę, ja jestem na scenie już 35 lat, Boże, ty mój, czuję adrenalinę i to wyraźnie. I wtedy się wyzwala też dopamina i tak dalej, i tak dalej. Są bardzo dobre... O, to już jest fajnie, jak się czuje właśnie te wszystkie emocje, ale właśnie niektórzy mają tak, że przed za dużo myślą może w głowie i nie chcą wcale ja tego ja w ogóle brać. Nie tak myślałem, dlatego że prawdę powiedziawszy, miło jest... Jest niewiele pozytywnych aspektów starzenia się, ale te, które są, są niezwykle wartościowe, po pierwsze. Nabieram coraz więcej dystansu do siebie, w związku z tym już nie muszę się ścigać, trzeba się ścigać. No wiadomo, że mam pewne ograniczenia i związane z wiekiem i z tuszą i tak dalej, i tak dalej. No, że pewnych rzeczy nie jestem w stanie i... A jako, że kocham ludzi, im mamy bardziej zróżnicowane społeczeństwo, tym bardziej świat jest kolorowy. Dlatego uważam, że takiego grubasa niepełnosprawnego jak ja... Chyba wypikam. Nie mogłoby tam zabraknąć, ale nie, bo ja z kolei jestem odważny, więc to, co nie mogłem z racji właśnie braku sił, na przykład było takie ćwiczenie, które, to muszę się tutaj usprawiedliwić, bo wszyscy mówili, że a, bo buty były za ciężkie. Rzeczywiście, no ja wyglądam jak wyglądam, ale mam silne łapy, z tym, że ja dużo jeździłem na snowboardzie i mnie się... Mam powybijane nadgarstki, po prostu jak coś to wymaga naciągnięcia nadgarstków i od razu czuję po prostu ból i puszczam. No i... Pan wspomniał o tym wieku i tak się teraz sobie teraz pomyślałem, czy na przykład było tak, że kiedyś na planach filmowych, programowych pan był zawsze najmłodszy, a teraz pan odczuwa jednak te różnice, że a idzie nowe. Oczywiście, że odczuwam, tylko całe szczęście ja się czuję młodo, bo to jest ważne, mam 58, czuję się na 57, więc w każdym razie nie czuję się na 58 lat z całą pewnością i to, że idzie nowe, to jest fantastycznie i uważam, że taka jest kolej losu, ale ja nie dam się tak łatwo ze sceny zepchnąć, dopóki Państwo będą chcieli mnie oglądać, a będę Państwa straszył. Tam po drugiej stronie ekranu. Dziękuję bardzo. Z przyjemnością będziemy oglądać, a Pan z przyjemnością pewnie będzie straszył. Będę z przyjemnością straszył, natomiast jeszcze chciałem coś powiedzieć, co... Co mi umknęło, to, że a propos tych pozytywnych aspektów starzenia się, czyli nie muszę się ścigać, bo mam większy dystans do siebie i w ogóle niczego już nie muszę. Jest młodość w głowie, nie ma ograniczeń w pewnych kwestiach, no ale w pewnych kwestiach pewnie są. I jak pan sobie tak zrobi taką listę, to czego nie można faktycznie, jak się tych 58 lat ma? W zasadzie nie, to... My sami jesteśmy dla siebie, wydaje mi się, jeśli myślimy troszkę pragmatycznie i się lubimy ze sobą samym zaprzyjaźnić, to sami wiemy, co nam wychodzi źle, to znaczy nie tyle, co jest niedobre dla naszego zdrowia, bo co źle wychodzi, to jest... Pan czegoś zrezygnował, żeby właśnie to zdrowie było ok? Nie, znaczy w ogóle w życiu czy tutaj? Nie, absolutnie, wychodzimy już poza program, w życiu. Tak, na pewno z paru rzeczy zrezygnowałem. Da się je nazwać? Da się nazwać, papierosy na przykład. Rzecz, ale dla wielu nieosiągalna, żeby z tego zrezygnować. To znaczy zrezygnować. Ja nigdy nie mówię, że rzuciłem palenie, bo nie wiem, jak to będzie. Na razie nie palę już 8 miesięcy. Już miałem taką różnicę? Bo po tak wielu latach palenia 8 miesięcy to jest malutko, ale kropla drąży skałę. No tak, tylko że ja kiedyś nie paliłem również 3 lata, dużo wcześniej i też nie czułem jakiejś wielkiej różnicy. Przepraszam, wiem, że to jest dla rzucających palenie straszna informacja, ale więc może teraz zrobimy taką wersję. O! Nie śmierdzicie i jesteście milsi dla otoczenia. W sensie w zapachu. Bo... No, a ja pomyślałem o humorze właśnie, czy jakkolwiek palenie wpływa na humor, na to, jak jesteśmy do innych ludzi, bo często też palimy właśnie po jakichś stresujących sytuacjach, żeby sobie odreagować. No tak, na pewno coś takiego jest, tylko że... Ja paliłem, bo lubiłem i też trzeba też powiedzieć, że ja nie paliłem bardzo dużo. To nie byłem tak, że tam jakieś dwie paczki, tego paliłem pewno z pół paczki, ale mnie się papierosy kojarzą z przyjemnością, z totalną przyjemnością, z przerwą jakąś, z książką,
z kawą i z alkoholem. Do wszystkich cztery rzeczy pasuje. Pasuje i nawet lubiłem po seksie sobie zapalić. Ale to takie... Do tej piątej rzeczy też pasuje i wiem, że wielu osób tak robi. Tak. Dlatego, ale można żyć bez tego śmiało. Trzeba tylko uważać na to, co się je, bo można bardzo łatwo przesadzić.